W sobotę odbywały się wewnętrzne wybory władz w Platformie Obywatelskiej. W powiecie wybory na szefa struktur lokalnych partii wygrała Anna Bańkowska. Zdobyła ona 75 głosów. Drugi kandydat Tomasz Tamborski 53 głosy. Jeden głos został oddany nieważny. Szefem regionu został Olgierd Geblewicz. Uzyskał on 115 głosów za, 11 przeciw, 3 głosy nieważne. Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej został jeden kandydat Donald Tusk. 122 głosy za, 5 przeciw, 2 głosy były nieważne. Frekwencja wyniosła ponad 90%.